Berlin-Neukölln. Delegaci dwóch arabskich rodzin wielopokoleniowych spotykają się, by załagodzić spór. Chodzi o bójkę. Choć termin rozprawy sądowej dopiero przed nimi, Hassan Allouche ma pełne ręce roboty. Mężczyzna nazywa siebie arabskim sędzią pokoju i próbuje załagodzić kłótnie między Libańczykami i Palestyńczykami. Chce zapobiec temu, by nie doszło do rozlewu krwi. Proces w sądzie jeszcze trwa, ale niezależnie od tego, jaki zapadnie wyrok, trzeba będzie go zaakceptować. Sąd zapewnia sprawiedliwość każdemu. I my też musimy respektować i akceptować niemiecką mentalność i niemieckie ustawy, a jeśli komuś to się nie podoba, to ten nie ma czego szukać w Niemczech. Dziennikarze zazwyczaj nie mogą być świadkami takich mediacji. Odbywają się one najczęściej za zamkniętymi drzwiami. Ja, o 15 Uhr Freitag. Ja. Hassan Allouche często bierze w nich udział. Jest on jednym z około 30 sędziów pokoju działających w samym Berlinie, ale właściwie tylko jedynym, który otwarcie przyznaje się do swojej pracy. Rodowity Libańczyk już od lat ma niemieckie obywatelstwo. Allouche nie ma prawniczego wykształcenia i nikt nie nadał mu urzędu. Mimo to jego opinia liczy się wśród arabskich rodzin. Przypadki kryminalne są trudne, od choćby ten biznes, dwóch wspólników, dwie rodziny i bójka z powodu dzieci albo innych rzeczy. Tu chodzi o dziewczynę i chłopaka. Kochają się, ale rodzice nie chcą się zgodzić na ślub. Młodzi uciekają. W końcu wszyscy lądują u mnie. Czy rzeźnik, handlarz warzyw, czy pracownik kawiarni, arabscy mieszkańcy ufają Allouche. Gdzie więc leży problem? Islamski sędzia pokoju czasem wchodzi w kolizję z niemieckim prawem, mówi dziennikarz i ekspert Joachim Wagner. W swojej książce opisuje przypadki, w których islamscy mediatorzy jawnie naruszają niemiecki kodeks postępowania karnego. Zdaniem eksperta takie przypadki są liczne. Nie ma żadnych statystyk na temat muzułmańskich sędziów pokoju, działających niejako obok oficjalnego wymiaru prawa i myślę, że nigdy ich nie będzie. Oni działają trochę w ukryciu, dlatego ich działania, ich skuteczność zawsze owiana jest tajemnicą. Także niemieccy śledczy podchodzą do pracy sędziów pokoju bardzo sceptycznie. Ich zdaniem wielu imigrantów nie jest przygotowanych na to, by współpracować z Urzędem do Spraw Sądownictwa. To chyba przesada, by mówić, że arabskie rodziny wielopokoleniowe rozwinęły tutaj swój własny system prawny. To za dużo powiedziane. Ale myślę, że dzięki włączaniu przez nie w sprawę mediatorów próbuje się obejść niemiecki system prawa. Poruszamy się z naszym śledztwem do przodu, staramy się dojść do sedna sprawy, ale bardzo często zauważamy, że nasze organa ścigania nie są w tych kołach i w tych wypadkach tolerowane. W Berlinie żyje od 20 do 30 arabskich rodzin wielopokoleniowych. Każda liczy około 500 członków. Znaczna większość z nich wchodzi w konflikt z prawem. Najczęściej spory rozwiązywane są na gruncie rodzinnym w odwołaniu do tradycji i islamskiego prawa. To samo dotyczy problemów rodzinnych i małżeńskich. Tu z reguły najbardziej poszkodowane są kobiety. Burmistrz dzielnicy Neukölln Heinz Buszkowski należy do niewielu niemieckich polityków, którzy w tej kwestii zajęli jasne stanowisko. Krytykuje on fakt, że tak wielu polityków lekceważy ten problem. Buszkowski wspomina wielką strzelaninę sprzed 2 lat. Chociaż do strzelaniny doszło na ulicy w biały dzień i doskonale wiedzieliśmy, kto do kogo strzelał, to wszyscy uczestnicy tej strzelaniny zostali uniewinnieni i wypuszczeni na wolność. Natychmiast przychodzi na myśl, aha, ktoś musiał tu interweniować. Działał tu albo mediator, albo arabski sędzia pokoju. Kiedy do akcji wkraczają obrońcy pokoju, sądy są bezsilne. Nie mogą przeforsować niemieckiego prawa karnego, a także nie mogą udowodnić, że w tyle ktoś inny pociąga za sznurki. Kodeks postępowania karnego ma swoje granice. Kiedy nie ma żadnych konkretnych dowodów, postępowanie w zasadzie zależy od zeznań ofiary. Jeżeli jednak ta z powodu otrzymanej rekompensaty finansowej odmawia dalszego oskarżania sprawcy, to wtedy niemieckie sądownictwo nie ma żadnych szans. I nic nie da się tu zrobić, bo wszystkie nasze formalne wysiłki i tak będą storpedowane. Hassan Allouche mówi jednak, że blisko współpracuje z niemieckim urzędem do spraw sądownictwa. Za swoje prace nie dostaje żadnych pieniędzy, tylko okazjonalnie prezenty. Jako arabski sędzia pokoju ma tylko jeden cel – służyć Niemcom.